Dzień dobry, Jan Przemyłski, witamy z Kongresu 590. Z nami jest kolejny gość, pan Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Panie prezesie, najpierw chciałbym pana spytać, jak wrażenia po połowie pierwszego dnia kongresu? No można powiedzieć, że kongres jak zwykle przyciągnął bardzo wielu gości. Licznie reprezentowane są przedsiębiorstwa prywatne, ale przede wszystkim spółki Skarbu Państwa, które rzeczywiście angażują się w tej chwili w tą debatę na temat przyszłości polskiej gospodarki, przyszłości polskiego sektora energetycznego. To jest coś, co szczególnie nas też interesuje. Panie prezesie, chciałbym też pana spytać, w jaki sposób pana zdaniem obecna sytuacja geopolityczna, sytuacja na Ukrainie wpłynie na transformację energetyczną w Polsce? Czy ona będzie miała jakieś przełożenie? Ona już ma przełożenie na warunki naszej transformacji. Wojna na Ukrainie i poprzedzający ją, jak uważam, sztucznie wywołany kryzys energetyczny w Europie, kryzys gazowy w pierwszej kolejności, no zdecydowanie wpłynęła na zmianę sposobu myślenia, jeśli chodzi o energetykę, no nie tylko w Polsce, bo tutaj już wcześniej spodziewaliśmy się różnego rodzaju manipulacji rynkiem energii ze strony rosyjskiej, stąd wszystkie decyzje podejmowane w ostatnich latach przez rząd i przez spółki energetyczne zmierzające do dywersyfikacji, do uniezależnienia się od dostaw rosyjskich surowców, przede wszystkim gazu czy węgla, ale przede wszystkim wpłynęła także na sposób myślenia naszych partnerów z Europy Zachodniej. No, oni też dostrzegli, że uzależnianie się od jednego kierunku dostaw może być po prostu niebezpieczne, że Rosja wykorzystuje surowce energetyczne jak broń, dosłownie jak broń. No, przykłady można mnożyć, ale kwestia Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to jest, myślę, dobry przykład. No i teraz widząc, co się dzieje, rząd zareagował, aktualizując nieco politykę energetyczną Polski 2040 w marcu tego roku. I zmiana polega przede wszystkim na tym, że pomyślano, że może jednak warto dłużej wykorzystywać źródła węglowe, trochę obniżając tą rangę gazu jako paliwa przejściowego w transformacji energetycznej. Krótko mówiąc, dłużej będziemy wykorzystywać te konwencjonalne źródła wytwarzania energii, czyli kotły węglowe, które w dalszym ciągu stanowią blisko 70% źródeł wytwarzających energię w Polsce, po to, żeby szybciej przejść na odnawialne źródła energii, a być może także atom. I tutaj jest spore pole do popisu, można powiedzieć, bo niezależnie od tego, że istnieją plany i są realizowane plany dalekosiężne budowy systemowej elektrowni atomowej w Polsce, to pojawiają się możliwości, pojawiają się technologie, które umożliwiają budowę tak zwanych małych modułowych reaktorów atomowych. Była o tym dzisiaj mowa też tutaj. Tak jest. Enea dołączyła do grona spółek, które chcą tą technologię w Polsce wdrażać. Zdecydowaliśmy się na podpisanie listu intencyjnego z amerykańską firmą Last Energy, która dysponuje technologią po pierwsze bezpieczną, po drugie stosunkowo szybką do zrealizowania. Można powiedzieć skalowalną, to znaczy możliwe jest szeregowe jakby podłączanie kilku małych reaktorów obok siebie po to, żeby większą ilość mocy w danym miejscu wytworzyć. No i taką technologią, na którą zgodnie z podpisanym listem grupa Enea będzie miała wyłączność w Polsce. Po analizach, po zbudowaniu pierwszego takiego reaktora na nasze zamówienie, oczywiście będziemy analizę technologiczną, analizę ekonomiczną prowadzić, a w jej wyniku także proces certyfikacji na terenie Polski takiego urządzenia. To są urządzenia, można powiedzieć, już sprawdzone, dlatego że analogiczne do tych pracujących na
chociażby atomowych lotniskowcach. No i liczymy na to, że projekt, jeżeli będzie zwieńczony sukcesem, to pozwoli nam na stworzenie joint venture razem z Last Energy, no i dystrybucję, także sprzedaż tej technologii na terenie Polski, na potrzeby przede wszystkim przemysłu. Panie prezesie, czy to oznacza, że na przykład w ciągu najbliższej dekady, dwóch dekad, pewnie to jest bliższy okres, no tego typu reaktory mogą powstać w Polsce i, no nie wiem, zasilać osiedla, firmy, fabryki? Temu one są dedykowane. No, kwestia, jak długo potrwa certyfikacja tego w warunkach Unii Europejskiej, zgodnie z europejską i polską legislacją. Samo wykonanie takiego reaktora od momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej to zaledwie 2 lata. Więc można powiedzieć, patrząc na skalę czasową prac nad budową elektrowni systemowej, atomowej, można powiedzieć stosunkowo krótki okres. Panie prezesie, zostawimy temat energetyki. Chciałbym jeszcze z panem porozmawiać na temat roli spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski. Odbył się przed chwilą panel, właśnie tak zatytułowany. Pan brał w nim udział. Panie prezesie, jaką rolę odgrywają spółki Skarbu Państwa w budowaniu gospodarki kraju, gospodarki Polski? Panie redaktorze, rzeczywiście jest tak, że w Polsce spółki Skarbu Państwa generalnie odgrywają dosyć dużą rolę. Po pierwsze, kapitał ma narodowość. To jest taka podstawa do myślenia w ogóle o gospodarce w Polsce i do udziału w niej spółek Skarbu. Po drugie, jeżeli one są nadzorowane w sposób jednolity, pod jednolitym kierownictwem, w tym przypadku kierownictwem ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina, to spółki te mają szansę działać na zasadzie synergii w wielu sektorach. Angażują się też w wiele inicjatyw, także w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykłady można tego działania mnożyć, no chociażby zaangażowanie spółek Skarbu w pomoc w czasie pandemii, tego jej najbardziej intensywnego okresu, kiedy spółki, o czym była mowa nawet na dzisiejszych panelach w trakcie kongresu, angażowały się w działania znacząco wykraczające poza ich podstawowy przedmiot działalności. Ale przede wszystkim rola spółek Skarbu Państwa w budowie, no można powiedzieć, PKB, w budowie pozycji polskiej gospodarki, można powiedzieć, jest łatwo mierzalna. Wystarczy popatrzeć na parametry tych spółek, na ich wyniki finansowe. To w większości są duże spółki Skarbu Państwa, to w większości spółki notowane na giełdzie. W związku z czym dosyć łatwo można porównać ich wyniki i to, jak ich pozycja cały czas rośnie w polskiej gospodarce. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.